Nie ma już miejsca na lewicę light spod znaku Czarzastego i Biedronia i taką lewicę przyklejono do Donalda Tuska. Jest miejsce na lewicę radykalną. Jeśli chodzi o Jacka Kurskiego, to jest mistrz wstawania do fotografii, mistrz wciskania się tam, gdzie trzeba się wcisnąć, włożenia chociażby głowę w kadr i on doskonale po prostu korzysta z tych swoich skillów i robi to i bardzo chce, no bo co on właściwie, co mu zostaje w tej chwili, on się musi dostać do tego Europarlamentu. A u nas w studiu już publicystki Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. I Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. To może szybko zamknijmy tę aferę, która wczoraj wybuchła w Sejmie w kontekście no właśnie przypadkowej czy nieprzypadkowej transmisji zamkniętego klubu Lewicy. Paweł Kowal ogromnie był zdziwiony, że ja w ogóle go pytam o to i że to jest jakaś sprawa. To jest jakaś sprawa, czy to nie jest jakaś sprawa? No bo awantura się zrobiła dzika wczoraj wprost. Dominika. Znaczy, tradycyjnie rzecz biorąc, posiedzenia klubów parlamentarnych są sprawą zamkniętą. Nie mogą przy nich być dziennikarze, nie mogą być inni politycy i osoby z zewnątrz, bo to są sprawy wewnętrzne partii. Natomiast ja muszę się zgodzić z Pawłem Kowalem. Że z igły widły. Że sądząc po wyniku wyborczym Lewicy, to nie jest tak, że wszyscy w Sejmie, w hotelu sejmowym z wypiekami na twarzy śledzili posiedzenie ich klubu. Zwłaszcza w sprawie aborcji. Wszyscy wiemy, jak Lewica zagłosuje, jaką ma opinię. No ale na ten temat. Natomiast nie powinno, oczywiście nie powinno się to zdarzyć i ta sprawa musi być wyjaśniona i powinno zostać sprawdzone, dlaczego tak się stało. Jakoś to przepinanie kabli mnie nie przekonuje, no ale liczę na to, że pan minister Cichocki to wyjaśni do głębi. Panie redaktor, ta sytuacja raczej nie poprawi relacji między Trzecią Drogą i Lewicą. No raczej nie poprawi, przy czym tutaj muszę się zgodzić z tym, że wymagałoby też dość dużej złej woli takie stawianie sprawy jasno. Tak, chcieli nas zdemaskować, podsłuchać i skompromitować, bo tak jak mówi Dominika, po pierwsze powszechnie znane jest stanowisko Lewicy na temat aborcji, po drugie niestety jest też tak, że taki ogólnosejmowy spisek, a nawet jakiś może nie ogólno, ale w ogóle sejmowy spisek na to, jakby tu skompromitować tę wielką siłę, jaką jest Lewica, nie jest przekonujący. Ja powiem z żalem, nawet nie złośliwie, z żalem. Ja bym wolała, żeby Lewica była silniej, potężniejszą siłą, ale nie jest. Więc nie wydaje mi się, żeby to był spisek. Natomiast na pewno potrzebne jest to, żeby kluby parlamentarne, żeby w ogóle wszyscy, którzy cokolwiek robią w Sejmie, mieli pewność, że to się dzieje zgodnie z procedurami, że tam właśnie w tej chwili są bezpieczni, bo to jest jednak Sejm. Są bezpieczni, że sobie mogą pogadać, tak. Naradzić się, bo to wchodzi w zakres demokratycznej debaty, po prostu również to, że się klub naradza. Mhm. Ja wiem i to nie jest jakaś wiedza bardzo tajna, ale że za każdym razem, jak jest zmiana pokojów klubowych, robi się remont nie po to, żeby odmalować ścian, tylko żeby znaleźć podsłuchy. To jest standardowa procedura w Sejmie, po każdej kadencji kluby zmieniają swoje miejsce siedzenia w Sejmie, to sobie sprawdzają, czy tam poprzednicy nie zostawili im jakichś niespodzianek. I muszą mieć bezpieczeństwo. No muszą mieć bezpieczeństwo, w którym mogą usiąść i pogadać. No, gdzie mają dostowy i przyjaciół, iść na Boga. To tam też niebezpiecznie, jak już się niektórzy przekonali. A propos Lewicy, skoro już przy niej jesteśmy, to jeszcze jeden wątek dotyczący no pewnej refleksji, delikatnie rzecz ujmując, która na Lewicę powinna się wylać chyba po tych wyborach samorządowych także. Wczoraj Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości tutaj w studiu, mówiła, że ona nie będzie zwalała winy na wyborców, ona nie będzie zwalała winy na koalicjantów. Ona sugeruje, żeby się zastanowić nad błędami, które Lewica popełnia, nad złą strategią, nad złą komunikacją, nad złym przekazem. Zarząd Lewicy w najbliższą sobotę. Czy pani się czegokolwiek spodziewają po tym zarządzie i czy Katarzyna Kotula jest taką jedyną osobą, która rzeczywiście ma ochotę przemyśleć, co dzieje się realnie, czy rzeczywiście na przykład panowie Biedroń czy panowie Czarzasty są skłonni do jakiejś refleksji głębszej, na przykład nad kryzysem przywództwa także? Ja w ogóle uważam, że Lewica powinna całkowicie na nowo przemyśleć swoją agendę. A to dlatego, że jej agenda, która jest najbardziej atrakcyjna, została zajęta przez silniejszego koalicjanta. Przez partię, która jest duża, potężna i na którą wyborcy będą chętniej głosowali, dostawszy tę agendę lewicową, bo jest to po prostu pewniejsza partia. W związku z tym, i to są kwestie związane z aborcją, ze związkami partnerskimi, byłoby idealnie, gdyby była mowa o małżeństwach jednopłciowych, ale no, to są związki partnerskie póki co. Nie są. No jeszcze nie są, ale chodzi o przejętą agendę, tak? Jeszcze do tego dochodzą kwestie klimatyczne, ekologiczne, co było widać w wyborach samorządowych, które też zostały przez kandydatów Koalicji Obywatelskiej przejęte, przecież nawet ruchy miejskie wspierały koalicjantów, znaczy kandydatów Koalicji Obywatelskiej.
I w tej sytuacji lewica, która została pozbawiona tych swoich najbardziej atrakcyjnych haseł i postulatów, w ten sposób, że ma je też kto inny, powinna odnaleźć się na nowo, powinna odnaleźć nową agendę i niestety to ją czeka, to albo marginalizacja. W moim przekonaniu nie ma już miejsca na lewicę light spod znaku Czarzastego i Biedronia i taką lewicę przyklejoną do Donalda Tuska. Jest miejsce na lewicę radykalną, która ma ten problem, że nie ma 5%. I na razie mieć 5%. Tak, nie będzie mieć w sondażach. Lewica musi się odróżnić od Tuska, żeby cokolwiek znaczyć. A odróżnia się w tej chwili wyłącznie partia Razem. I albo Czarzasty z Biedroniem, mówiąc wprost, zapiszą się do Donalda Tuska i przestaną kombinować i wejdą do Koalicji Obywatelskiej. Albo zostaną totalnie zmarginalizowani we własnym środowisku. Ale pytałaś o to, czy Kotula jest jedyną osobą, która chce refleksji. Nie, tam jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą refleksji, tylko oni mają plan rozpisany w czasie. Z planami rozpisanymi w czasie jest taki problem, że wszyscy je poznają prędzej czy później. Plan rozpisany w czasie jest taki: wybory europejskie w tej chwili, nie kombinować przed wyborami europejskimi. No to gratuluję, no bo chyba wybrać, chodzi o to, żeby poprawić wyniki przed wyborami. Nie skończyliśmy. Nie. Wybrać dobrą kandydatkę na prezydentkę do wyborów prezydenckich. Zaraz po wyborach prezydenckich w partii są przewidziane wybory władz nowych i usunąć Biedronia i Czarzastego po wyborach prezydenckich. Problem z tym planem jest taki, że on ma 1,5 roku. A Włodzimierz Czarzasty jest dość brutalnym rekinem politycznym. I już poprzednich swoich buntowników załatwił, nie wpuszczając ich i usuwając władz partii, nie wpuszczając na Kongres Zjednoczeniowi. Więc to 1,5 roku daje Czarzastemu bardzo wiele możliwości, żeby się przegrupować, żeby znaleźć sobie swoich stronników w byłym SLD. I mam wrażenie, że tak daleko w przyszłość rozpisany plan do niczego dobrego nie doprowadzi, ale bardzo wiele polityczek lewicy mówi do mnie: spokojnie, my wiemy, co robimy. Włodzimierz Czarzasty nas w tym wspiera. Czy Włodzimierz Czarzasty zostanie pozbawiony fotela wicemarszałka? Ta umowa, waszym zdaniem, gdzieś tam będzie zmieniona, jakaś renegocjacja umowy koalicyjnej i tak dalej, bo na razie to się w formie plotek głównie odbywa w Sejmie, ale czy jest coś na rzeczy, Dominika, co się mówi na ten temat? Znaczy, jest coś na rzeczy, bo to już ja to słyszałam od polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego ze 2 miesiące temu. Przed wyborami. Tak, że z marszałkiem rotacyjnym to jest tak, że czasem jest rotacyjny, a czasem nie jest rotacyjny i że w ogóle, żeby sobie Czarzasty nie myślał. Oni bardzo chcą, żeby pozbawić lewicę czegoś. Oni naprawdę chcą, żeby było sprawiedliwie. Sprawiedliwy sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I żeby wywalić jakichś ministrów, żeby zabrać ten układ z rotacyjnym marszałkiem, ja myślę, że oni do tego prędzej czy później doprowadzą. Bo lewica tak bardzo traci na znaczeniu, że właśnie pozycja negocjacyjna spada, zdolność pozycja negocjacyjna Czarzastego. On to zresztą wiedział, że tak będzie, dlatego sobie wszystko wynegocjował wcześniej. A czy wyobrażacie sobie w ogóle taki scenariusz, że lewica wychodzi z rządu? No to w takiej sytuacji, kiedy chce się jej zabrać te zabawki. To byłby koniec lewicy. No z czym ona ma wyjść z rządu? Tak jak mówiła Dominika, opcją jakąś jest lewica radykalna, która ma poparcie marginalne w Polsce. Więc to jest, no to jest koniec lewicy. No, lewica musi to przetrwać. Czyli troszkę z potrzasku się za państwo. No tak, ale z drugiej strony to jest również koniec tego rządu. No właśnie. Bo tych 20 paru posłów lewicy daje większość. Dlatego nie do końca się z wami zgadzam, że ta pozycja, znaczy ona oczywiście jest słabsza, niemniej oni mają ten główny argument w ręku. Czyli tak. Taki Ziobro w PiSie, ale tak? Co, dlatego nie będzie trochę tak. Znaczy, nie chcę tutaj... Ale dlatego nie będzie żadnych negocjacji. Donald Tusk, mówiąc o rekonstrukcji rządu, a to na razie on mówi, kogo wywali, kogo weźmie i jak będzie wyglądał jego rząd, powiedział, że będą ministrowie odchodzić, ale w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w związku z różnymi decyzjami, nie powiedział, że będzie renegocjował ten układ czterech partii. Więc ja zakładam, że w ogóle na razie by sobie pogadamy, trzecia droga sobie tam pokrzyczy, oni się pokłócą, jeszcze parę rzeczy. Nie będzie tych historii. Drogie panie, czego się panie spodziewają po dzisiejszej debacie w sprawie projektów aborcyjnych, która, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed 13 powinna się rozpocząć? Można by to zbagatelizować i powiedzieć, że niczego, bo to i tak się niczym nie zakończy wiążącym. Ale nie róbmy tego. Ale nie zrobimy tego, ponieważ bardzo ważne jest to, ja uważam, że to jest naprawdę ważne. I z tym argumentem się zgadzam, wygłaszanym również przez polityczki, że skoro pisane są projekty i głosowane ustawy przywracające praworządność, bez żadnej szansy na podpis przez prezydenta, tak samo tutaj powinny być przegłosowane ustawy na temat praw człowieka. Bo aborcja to jest prawo człowieka i żaden były prezes Trybunału Konstytucyjnego w wywiadach swoich dla prawicowej prasy mnie nie przekona, że nie. I
jak najbardziej powinno to zostać postawione, omówione i przegłosowane, natomiast będzie przy tym no, ogromna awantura, no bo koalicjanci nie są jednomyślni. Awantura to pewnie będzie większa jutro niż dzisiaj, ale... Pewnie tak, no ale przy debatach myślę, że też będzie, że kiedy z mównicy roztoczą się różne oskarżenia... Wiesz co, do tej debaty to ja już jestem trochę przyzwyczajona. Znaczy, że ona się już odbyła, to, tak? Kiedy została wstrzymana. Nie brzmiało, my od 30 lat o tym dyskutujemy i te argumenty skrajnie głupie, demagogiczne oraz kretyńskie padają z tej mównicy regularnie co roku w różnych odsłonach debaty antyaborcyjnej. Najważniejsze jest to, że ja kompletnie nie rozumiem tego, o czym przed chwilą rozmawiałam z Pawłem Kowalem i stanowiska akurat Pawła Kowala, który należy do grona najbardziej konserwatywnych polityków Koalicji Obywatelskiej. Mnie tu cieszy, że my nie rozmawiamy w tej chwili o usuwaniu ciąży. To przepraszam, wejdę ci w słowo, bo naprawdę bardzo chciałam, żebyś ten cytat skomentowała, obie panie. Szymon Hołownia wczoraj. Od początku byłem uczciwy i mówiłem, że nie ma na to żadnej gwarancji, na to, czyli że te projekty wszystkie pójdą do dalszych prac w komisjach. To jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jego osobista decyzja. Ale osobista decyzja posła, i ja to absolutnie rozumiem, jest taka, czy zgadza się na projekt ustawy, który gwarantuje kobietom możliwość usuwania ciąży do 12 tygodnia, czy nie. Natomiast to, czy ta ustawa pójdzie do pracy w komisjach, to jest sprawa umowy politycznej. To jest sprawa umowy między czterema partiami, że wszystkie cztery projekty idą do Komisji Nadzwyczajnej, która tam sobie będzie... I tak było to przedstawiane. I tak Szymon Hołownia o tym mówił. A tutaj wychodzi Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest lekarzem z Krakowa, na sejmowy korytarz i mówi, że on się wstrzyma od głosu w tej sprawie. I oczywiście każdy może zrobić, co chce, ale proszę państwa, przecież to nie jest jeszcze decyzja, to jest odesłanie tylko do dalszej pracy. No właśnie, panie prezesie kochany, to jest odesłanie do dalszej pracy. To weź pan zagłosuj za tym odesłaniem. I koniec, kropka. I przestańmy nad ustawą, prawda? A potem dopiero nad ustawą. I potem oczywiście każdy poseł ma prawo do własnego światopoglądu. Ale czy wy macie takie poczucie? Ja nie wiem, czy tak jest, ale ja osobiście zaczynam mieć coraz głębsze takie wrażenie, że panowie z trzeciej drogi, bo panie to już jest zupełnie inna historia w trzeciej drodze, uciekają o odpowiedzialności w tej sprawie. Ja myślę, znaczy, te wszystkie argumenty dotyczące tu się wstrzymam, a tutaj to może zróbmy referendum, albo tutaj ludzie jednak powinni. Przypomnę, że 27% kobiet w wieku reprodukcyjnym brałoby udział w tym referendum, gdyby ono się odbyło. Czy to nie jest takie uciekanie przed podjęciem decyzji? Ja myślę, że to jest świadome. Obronieniem swojej decyzji, proszę bardzo. Ja od początku myślę, że to jest świadome, chociaż to jest niepopularny pogląd bardzo. Natomiast uważam, że świadomie liderzy trzeciej drogi odwołują się do konserwatywnych wyborców, liczą na to, że im się to opłaci w przyszłości przy kolejnych wyborach i wiedząc, jaki mają klub, który jest bardziej progresywny niż oni, świadomie właśnie taką mają agendę, bo to jest zmiana zdania co chwila. Pod jakimiś pretekstami to się odbywa, chociażby jak z tym przesunięciem debaty na jakże spokojny czas między turami wyborów. Nie przed wyborami, tak. Zresztą zobaczcie, ile się dzisiaj dzieje. Ale dzisiaj są w Warszawie, jest Narada Strategiczna Liderów Unii Europejskiej. Jakieś są jeszcze kwestie rozliczeniowe i jeszcze ta aborcja. To nie jest tak, że to jest spokojny czas. Ale oczywiście, wiesz, nie ma żadnego spokojnego czasu. No więc właśnie. Znaczy, to było gadanie naprawdę kompletnie bez sensu. Ale żeby nie było wątpliwości, ja rozumiem, dlaczego politycznie, wyłącznie politycznie, rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia to robi. Szymon Hołownia wciąż ma ambicje prezydenckie. On z nich nie zrezygnował i na razie nie zamierza zrezygnować. I do jakiego elektoratu on się ma odwołać? Jeżeli on trafi do drugiej tury z Trzaskowskim, albo jeżeli on trafi do drugiej tury z Tuskiem, to do kogo on ma mówić? Przecież on musi mówić wtedy do wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Więc on musi robić te hopsztosy, te wygibasy, tę stójkę na organach, żeby pokazać tym wyborcom konserwatywnym, że on przecież w ogóle tej aborcji nigdy nie chciał. Ja jestem od was. Konserwatywnym jeszcze przedsiębiorcom do nich też uderza, czyli tak trochę odbiera Konfederacji. Jeszcze to babciowe, a podobno w ogóle to babciowe. Ja w przeciwieństwie do posła Kowala się plotkami zajmuję. To babciowe podobno gdyby wzbudziło taką straszną niechęć Donalda Tuska do trzeciej drogi i do Polski 2050, że nagle właśnie to miał być powód, dla którego Donald Tusk w ogóle nie chce rozmawiać w tej chwili o odbieraniu lewicy czegokolwiek.
bo nagle się okazało, że tu są poważne sprawy, bo ta wojna o aborcję, ona jest bardzo poważna, ja nie chcę jej lekceważyć, to są w ogóle bardzo poważne sprawy, ale ona jest znana, wszyscy wiemy, tak. Od lat i od miesięcy i od kampanii wyborczej, tu główny projekt tak babciowy, a wychodzi Polska 2050 i znowu ma wątpliwość. Ale Lewica też. Ten wychodzi ze swoim projektem, ale Dziemianowicz bo przynajmniej grzecznie koło niego stała i mówiła, że to jej, tak? A tutaj ledwo... Katarzyna Kotula też się przyznaje do tego. Ledwo pokazał, a Hołownia mówi, nie. Mamy wątpliwości. No dobrze, tylko wracając do tej strategii, o której mówicie. Ja tutaj mam dane, co prawda oczywiście z tych ostatnich niedzielnych wyborów. Wiadomo, że wybory samorządowe nie przekładają się na parlamentarne i odwrotnie jeden do jednego, natomiast pokazuje to pewne trendy. Wiecie, ilu wyborców trzeciej drogi z wyborów parlamentarnych w październiku oddało głos na trzecią drogę teraz? Nie, nie sprawdzałam tego. 49,8. Stracili połowę wyborców. I teraz pytanie, bo nie stracili wyniku przecież jakoś zasadniczo, bo te tutaj już nie widziałam tych badań. Skąd przeszły te osoby, które po raz pierwszy teraz na trzecią drogę zagłosowały na przykład? Bo oni w porównaniu z październikiem swoich wyborców stracili połowę. No ale wynik jest na tym samym poziomie. Kto stracił? Więc może to, na przykład, więc może to jest prawda, że część potrafią konserwatywnego elektoratu przyciągnąć do siebie. Właśnie. Może właśnie przyciągają, wiesz co, ja od jednej z polityczek trzeciej drogi, takiej określanej jako lewaczka w tej trzeciej drodze, usłyszałam tak, ja będę głosowała za projektami wszystkimi dotyczącymi aborcji, tak, aborcja do 12 tygodnia, ale uważam, że my jako formacja powinniśmy cały czas mówić do wyborcy konserwatywnego, bo taki jest nasz polityczny interes. Ale to nie tylko polityczny interes ich, to jest w ogóle, ja uważam, polityczny interes Polski, aby wyborcy o konserwatywnych poglądach mieli kogo innego niż populistyczna partia, która dąży do rozmontowania ustroju tego państwa. No tak. To jest naprawdę ważne. Znaczy, ci ludzie są, ci ludzie głosują, jest ich dużo, widzimy to po kolejnych wyborach. I oni jest bardzo wskazane dla nas wszystkich obywateli, aby mieli na kogo głosować. Jeśli będą głosować na trzecią drogę, to nie jest tak źle. Dobrze, to kończąc wątek związany z prawem aborcyjnym, no, gdybyście miały obstawiać, oczywiście nie mamy szklanej kuli, nie wróżymy z fusów, no ale jednak jakieś dane się pojawiają. Przejdą te wszystkie projekty do komisji, moim czy zdaniem, nie przejdą? Tak. Znaczy przejdą. Liczę i wychodzi mi, że 12 posłów, 12, 13 posłów trzeciej drogi będzie przeciwko tym projektom, a to oznacza, że one przejdą i pójdą do komisji wszystkie. Panie redaktor, byłoby bardzo źle, gdyby nie przeszły, to by bardzo źle wróżyło w ogóle koalicji, powinny przejść i też mi się wydaje, że przejdą, bo to by jednak nie było w interesie trzeciej drogi. Znaczy jak nie przejdą, to nie rozpadnie się od tego koalicja. Ja uważam, że ona się nie rozpadnie z tego powodu, ich łączy ale to będzie inne źle. Rzeczy, ale będzie naprawdę bardzo źle i będzie awantura potężna. A to nie wpływa też dobrze na wyborców, którzy oczekiwali spokoju, jak wiemy. Pakt migracyjny przyjęty przez Parlament Europejski, Donald Tusk zwołuje pilne spotkanie i zapowiada dość oficjalnie, że Polska na pakt migracyjny się nie zgodzi. A właściwie na to, żebyśmy ponosili konsekwencje zapisów w tym pakcie zawartych. 2 miesiące przed wyborami europejskimi, no nie jest to polityczny prezent dla premiera Tuska od Parlamentu Europejskiego, oczywiście w cudzysłowie mówię. No niekoniecznie, bo tu można cały czas mówić o tym w ten sposób, jak bardzo Polska dużo przyjęła uchodźców. I to w ogóle to ja mam wrażenie... Ale dla PiSu, proszę pana. Ale to w ogóle to jest, mam wrażenie, że mam déjà vu. To jest z polityką migracyjną koalicji rządzącej jest dokładnie tak samo, jak było z polityką migracyjną PiSu. Są cały czas przy granicy z Białorusią pushbacki. Mimo wspaniałych specjalistów od polityki migracyjnej, którzy weszli jako doradcy do rządu. I jako wiceministrowie. Minister Duszczyk jest na przykład wiceministra. Tak. Nie rozumiem tego zupełnie. Nie rozumiem, czemu tak mówi Donald Tusk. Domyślam się, że ma w tym interes polityczny, to znaczy zauważył, że jeżeli będzie mówił trochę bardziej legalistycznie, ale już nie chcę użyć tego skompromitowanego słowa empatycznie, to straci politycznie wtedy, tak? To znaczy, że wyczuł może nastroje społeczne, które mówią tak, musi być płot, mamy wojnę hybrydową. Wzmacniamy płot, wypychamy tamtych, z Ukraińcami też nie wiadomo i po prostu znalazł taką odpowiedź polityczną. Jest to w sprzeczności z tym, co mówił przed wyborami. Zupełnym. W sprzeczności z tym, że cały czas zapowiadał i w ogóle taki jest jakby trend, znaczy taka jest narracja całej koalicji rządzącej, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, że wspólnie podejmujemy decyzje, kiedy nagle mówi, że nie, ja tu się nie będę zgadzał, to jest kolejna sprawa, w której się nie będzie zgadzał, no, bo Zielony Ład też. W bardzo specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię migracji. Drogie panie, znamy Donalda Tuska od lat.
Ja jestem głęboko przekonana, że jeśli Donald Tusk wychodzi i publicznie mówi, że się na coś w Unii Europejskiej nie zgadza, to oznacza, że za 2 tygodnie, góra miesiąc, Donald Tusk wyjdzie i powie, że załatwił z Unią Europejską, tak, że Polska została wyjęta z zapisów paktu migracyjnego. Znaczy Donald Tusk nie ma zwyczaju wyłazić i iść na wojnę z Brukselą, jeśli nie wie, że coś uda mu się załatwić albo już to załatwił. Bardzo możliwe. Więc ja jestem przekonana, że to akurat przed wyborami do Parlamentu Europejskiego okaże się, że Donald Tusk tutaj wyjmuje Polskę z paktu migracyjnego. Nie musimy płacić, nie musimy przyjmować, ponieśliśmy takie koszty, że jeszcze na tym zarobimy. No ale chodzi o to też, do kogo się zwraca, to mówiąc, prawda? Ale on się zwrócił już do wszystkich. To znaczy jego wyborcy będą szczęśliwi, bo Donald Tusk znowu sprawczość, wielka miejsce Polski w Europie, nasz... Będzie tak zwany ząg u wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stracą impet, no bo no, rzeczywiście no, ten Tusk nie chce już puszczać tych migrantów, których oni się wciąż boją. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało wyrzucić do kosza te wszystkie filmiki z atakującymi granice migrantami. Więc moim zdaniem Donald Tusk właśnie wczoraj powiedział, że już to załatwił. To jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jeszcze kontynuując ten wątek paktu migracyjnego, bo my też jesteśmy po to, żeby tę rzeczywistość odkłamywać, zakłamaną rzeczywistość. I poprawcie mnie, panie drogie, jeżeli ja się mylę. Natomiast dzisiaj Rafał Bochenek, rzecznik PiS, o treść paktu migracyjnego oskarżał rząd Donalda Tuska. Ale to trzeba powtarzać, przypomnieć, jak to wyglądało, Dominika. Znaczy, no wszystko jest winą rządu Donalda Tuska, to wiadomo, o co byśmy nie... No, ale kryzys praworządności, a kryzys praworządności czyją jest winą? No, słyszeliśmy na marszu. Negocjacje, to zdaje się, one się zamknęły jakoś przed grudniem zeszłego roku, tak, prawda? No. W sprawie to, że on został w tej chwili przyjęty, to jest tylko głosowanie. Tak. W dodatku europosłowie Platformy Obywatelskiej razem z europosłami Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko. Znaczy, Mateusz Morawiecki bardzo dużo mówił w Polsce o rzeczach, które on zrobi, powie i wymusi na Europie. Paweł Kowal powiedział nawet, że PiS drze ryja w Polsce, znaczy, a jak podmiotką tak siedzi w Unii Europejskiej. Ale cytuję. Dlatego, że Mateusz Morawiecki i w ogóle generalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości mają te tendencje, próbuje być Wiktorem Orbanem. Orban opanował do perfekcji granie na dwóch fortepianach. Swoim budapesztańskim i swoim brukselskim. Ma dwa fortepiany i jedno robi w Unii, drugie robi u siebie w kraju. Ale nasi tego nie umieją. I za każdym razem tak właśnie wychodzi. Pojadą do tej Europy, nic nie powiedzą, nie odezwą się nawet na tych posiedzeniach. Tak, albo nie pojadą w ogóle, bo się obrazili. Przecież ileż miesięcy nasz minister rolnictwa nie jeździł na spotkania ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, bo się obraził na coś. A potem wrócą i będą mówić, że to kto inny załatwił. No naprawdę, Mateusz Morawiecki ma głębokie przekonanie, że pamięć wyborcy sięga nie dalej niż 3 miesiące wstecz i że my wszyscy tego po prostu nie pamiętamy, co się działo przez ostatnie 8 lat. Ale ja myślę, że powtórzona kilka razy propaganda dobitnie staje się w końcu faktem. Zaczyna funkcjonować jako fakt. Podobnie było z protestami rolników, za które przecież obecny rząd nie odpowiada i za to, co zostało wtedy ustalone, prawda? Więc powtórzenie kilka razy sprawi, że oczywiście. To wina Tuska. Tak jest. To teraz a propos Donalda Tuska jeszcze, bo on już w marcu po raz pierwszy tę deklarację złożył. Wczoraj ją potwierdził. Mam na myśli rekonstrukcję rządu. Karuzela nazwisk kręci się już oczywiście od kilku dni. Wielu się zastanawia, który z ministrów do Parlamentu Europejskiego się wybierze. Bardzo mnie zastanawia, że ciągle się wymienia Borysa Budkę, mimo że on ostatecznie zaprzeczył, że on się do żadnego parlamentu nie wybiera zupełnie. Dlatego nie mówmy o nazwiskach, bo tak naprawdę nic nie wiemy. Krzysztof Hetman się wybiera Krzysztof do Europy. Hetman, tak, to wiemy. Natomiast jest dzisiaj sondaż United Service dla WUPY, w którym zapytano badanych o najgorszych ministrów tego rządu. I teraz tutaj ja zauważam dwie rzeczy, bo teraz mamy tak, najwięcej wskazań jako ministrowie, no, z którymi się z działaniami których się nie zgadzamy, na pierwszym miejscu jest Czesław Siekierski, ale minister najbardziej krytykowany w tym rządzie ma 20% wskazań na nie. Czyli 80% uważa, że jest okej. Okay. A nie, moim zdaniem połowa z tych 80% go nie zna. Być może, ale na drugim miejscu jest Bartłomiej Sienkiewicz, najgorzej oceniany minister, drugi najgorzej oceniany, ma 17% wskazań. Adam Bodnar 15%.
Później Paulina Henning-Kloska, 14. Ojej, bo ja głosowałam na panią Paulinę, panią ministrę. Barbara Nowacka, 13. Radosław Sikorski, 11. Borys Budka, 11. Władysław Kosiniak-Kamysz, 10. Słuchajcie, to chyba jest powód do dobrego humoru dla tych ministrów. No i są tutaj nazwiska osób, które z czymś się musiały zmierzyć, tak, albo cokolwiek zrobiły. Jeżeli drugi najgorzej oceniany minister ma 17% wskazań, no to chyba nie jest taka zły wynik. To są świetne notowania poparcia dla ministrów, akceptacji tego, co robią, więc myślę, że to trzeba patrzeć tak zwrócić tą karteczkę, ale i patrzeć od drugiej strony na słupki. Mówiąc, nawet politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią, że Siekierski to jest fantastyczny gość, ale kurczę. Ale mówiło się, że on naprawdę zjadł zęby i na tych kwestiach rolniczych, połączonych jednocześnie z umiejętnością poruszania się po brukselskich korytarzach. Ale też żadnemu ministrowi dobrze nie robi protest. Tak, to zawsze jest coś, co budzi negatywne emocje, on sobie musi z tym poradzić, zwłaszcza, że protesty rolników cieszą się tak wielkim poparciem społecznym, przynajmniej się cieszyły, tak? Bo ostatnio nie wiem, jakie są wyniki poparcia, więc jeżeli są te jakieś tam procenty przeciwko, to po tym proteście. Natomiast też, no nie wiem, Bodnar, który prowadzi rozliczenia, Sienkiewicz, który przejmuje media, to są wszystko ministrowie, którzy coś robią, jakoś są widoczni, i Nowacka, która zabroniła prac domowych, więc też wzbudziła wielkie społeczne emocje. I ci zostali wskazani. No właśnie, czyli rozumiem, że na razie jest to dla rządu dobry prognostyk, na razie, bo to się wszystko szybko bardzo może zmienić. Ostatnia sprawa a propos rozliczeń. Czy wy jesteście w stanie wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że Antoni Macierewicz chodzi sobie po korytarzach sejmowych, oskarża Tuska, Putina i innych o zamach smoleński, że prokurator, który współpracował jawnie już z otwartą przyłbicą i pod nazwiskiem, zarzucił to, że Macierewicz, no, delikatnie rzecz ujmując, nie ułatwiał śledztwa w sprawie, znaczy wyjaśnienia w ogóle całych okoliczności katastrofy smoleńskiej, a w dodatku chodzi sobie Antoni Macierewicz w sytuacji, w której prokuratura od miesięcy prosi go o zwrot dowodów w sprawie, on tego nie zwraca i chodzi i cały czas mówi o zamachu. Znaczy, ja przypuszczam, że... My mamy dwa wyroki sądu wojskowego w Poznaniu, które mówią po pierwsze o tym, że Antoni Macierewicz ma natychmiast oddać dowody, które zachachmęcił. No właśnie, no dlatego o to pytam. A po drugie, drugi wyrok sądu w tej sprawie mówi o tym, że ma udzielić informacji prokuraturze. Bo Antoni Macierewicz nie tylko wziął dowody, zgubił i zepsuł. Znaczy jedne zgubił, drugie zepsuł. Fragmenty w raku to były, dodane. Coś niebywałego. Ja widziałam listę tych dowodów, bo one są opisane w piśmie prokuratury bardzo, bardzo dokładnie. I naprawdę to nie jest tak, że to są jakieś maleńkie fragmenciki, o których on mówi, że po 5 centymetrów. Jeden miał 40 centymetrów długości. On to zgubił i zepsuł. Tak? I prokurator, który się sprawą zajmował za Zbigniewa Ziobro, co moim zdaniem naprawdę należy podkreślać wielokrotnie, to byli prokuratorzy w prokuraturze krajowej, podlegli Barskiemu i Ziobrze, w tym sam Barski osobiście, pisali do Błaszczaka pisma, do Macierewicza pisma, w których pisali dosłownie, że utrudnia śledztwo, za utrudnianie śledztwa jest 5 lat więzienia. No a 2 lata zaniszczenia dowodów. I moim zdaniem w tej chwili pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej, które poszło do prokuratury krajowej, przypominające prokuratorom, że takie zarzuty się pojawiły, jest wstępem do tego, żeby Macierewiczowi w końcu postawić zarzuty. Przynajmniej za to, że utrudniał śledztwo. Tam jest 160 dokumentów. Ta prokuratura błaga gościa, żeby oddał im 160 różnych dokumentów, bo on ma na przykład zeznania świadków, których im nigdy nie pokazał. Wszystkie analizy. On nigdy w życiu nie pokazał prokuraturze analiz. Ale to obywatel, to już by dawno miał... To nie jest zwykły obywatel, tylko osoba, która przez ostatnich 8 lat była osobą, zwłaszcza bardziej dalej, tak, 8 lat temu, o ogromnym potencjale politycznym. Śledztwo smoleńskie nie chodziło o to, żeby zamknąć, tylko o to, żeby się toczyło, żeby poszukiwać prawdy. Na każdym wiecu była o tym mowa, że dojdziemy do prawdy. I to budowało wtedy potencjał i potęgę Macierewicza. W tej chwili to się skończyło i w tej chwili to jak najbardziej powinno zostać wyjaśnione i rozliczone. Tu nie chodzi tylko o ukrywanie dokumentów, na co są paragrafy, ale również o straty moralne, emocjonalne, które się toczyły. Tak, tylko wiesz co, ja po prostu wychodzę z założenia, że nie można Macierewicza wsadzić z paragrafu straty moralne, podział polskiego społeczeństwa, no tak, i takie historie, bo wszyscy to wiemy. Tak, on to wszystko zrobił. On kłamał,
kłamał, manipulował, robił rzeczy paskudne, a na końcu pokazał wszystkim zdjęcia ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego w błocie smoleńskim, co jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast za to wszystko nie można mu postawić zarzutu. Tak, to prawda. Można za utrudnianie śledztwa. 5 lat. Kodeks karny. Dwa lata, tak jak wspomniałaś, za przetrzymywanie dokumentacji. Dobrze. To sprawę zamykamy. Na koniec wisienka na torcie. Specjalnie dla ciebie zostawiłam ten wątek na koniec. Jacek Kurski. Cóż on robił za plecami prezesa podczas wieczoru wyborczego? Wiedziałam, że się ucieszy. Bardzo proszę. Nie, bo ja jestem fanką. Znaczy, jestem fanką tego, jaka wojna teraz się w Prawie i Sprawiedliwości wybuchnie z tego powodu. Znaczy, Jacek Kurski wrócił, jest, zamierza wystartować do Parlamentu Europejskiego. Jak się okazuje, ja pisałam ostatnio, że z Warmii i Mazur, bo stamtąd chciałby najbardziej, ale jak się okazuje, raczej spod Karpacji. Tam będzie mógł zawalczyć. No bo na Warmii i Mazurach, chcę pokazać ostatnie wybory, chyba niekoniecznie. Ale tam mieli dwa mandaty, wiesz? Tam jest dwa mandaty dla Jurgiela i Karskiego. On liczył, że to są takie... że oni są tak dynamicznymi politykami, że on sobie poradzi z nimi na Warmii i Mazurach, ale raczej podobno Podkarpacie, bo tam też brakuje Poręby, który stamtąd startował. Ale tak. Jacek Kurski w konflikcie z Mateuszem Morawieckim, to będzie taka wojna. Tak, piękne. Już nie będą buldogi pod dywanem. Nie, one, te buldogi będą na dywanie. To ja jeszcze do tych list pisowskich dorzucę Kamińskiego i Wąsika. Bardzo proszę. Ale w jakim sensie, że będą? Że będą startować do parlamentu prawdopodobnie. I teraz pytanie, czy wyborcy PiSu powiedzą okej? Okay? Czy zrobią im tę szalupę ratunkową? To są ofiary polityczne, ofiary, więźniowie polityczni. Czyli trzeba im zapewnić... Nie pamiętacie już, co było na pokojny byt. Tak, to zostały nadwyrężone procedury policyjne przy wyciąganiu ich z Pałacu Prezydenckiego. Przecież słyszałam wyraźnie, jak mówili politycy PiSu na ten temat. Więc oczywiście, że oni mogą startować. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o... znaczy, cały czas mówię w cudzysłowie, tak? Mam nadzieję, że to słychać. Natomiast jeśli chodzi o Jacka Kurskiego, to jest mistrz stawania do fotografii, mistrz wciskania się tam, gdzie trzeba się wcisnąć, włożenia chociażby głowę w kadr i on doskonale po prostu korzysta z tych swoich skillów i robi to i bardzo chce, no bo co on właściwie, co mu zostaje w tej chwili, on się musi dostać do tego Europarlamentu. Inaczej to tak jakby kariera trochę nie wiadomo. Ale też wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński ma jakąś niezrozumiałą słabość do Jacka Kurskiego. Tak. On go po prostu lubi. To znaczy ta bezczelna cwaniakowatość Kurskiego, którą mimo swojego wieku wciąż jest dla prezesa jakimś takim chłopięcym urokiem Jacka Kurskiego, ma, naprawdę robi na nim zawsze. Nieraz wypłynął z głębin dzięki temu. Tak, przecież zdradził prezesa ze 4 czy 5 razy. A wracał. A jest. Przy tym chłopięcym uroku już się... Zatrzymajmy i zakończmy tę dyskusję. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dominika miłego Kugosz, dnia. Katarzyna Skłodowska-Kalukin, państwa gośćmi dzisiaj. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Wracamy do państwa oczywiście jutro o godzinie 9:07. Za dziś pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do jutra. Dobrego, pięknego, słonecznego dnia.